Zaczynamy z locik McLarenów, bierzcie swoje fury. Ja tutaj sobie znajdę jakąś miejscówkę dla nas. I potem standardowo pojeździmy sobie jakieś takie wyścigi pokazowe czy coś. Tutaj już widzę jakiegoś ziomeczka, namierzyłem go, o kur... Joko. Strasznie mocno go porobiłem, jego można było sobie teraz zdobyć. Kto tam nie zdobył, to jego strata, to jest fajna furka. Podobają mi się jego te wyziewy na górze. O Jezu, jest za mocno porobiony. Poza ten... Ty, ale to nie jest 12C, to jest jakiś inny. No ten tutaj, to nie jest 12C. Bo on ma inny przód. Tył ma od 12C, przód ma od jakiegoś innego McLarena. Ja go nie mam, on jest jakiś unikalny. Też, bo nie, chyba nie można go kupić. O, tu z przodu chyba jedzie 12C. Albo i, albo nie, nie wiem. Pokaż mi przód. No, to jest 12C. A tamten to ja nie wiem, co to jest za ziomek. Jedziemy, chcecie zgodnie z przepisami? Dobra, po prostu tak konwojem sobie jedziemy, okej? Okay? Formację robimy. Jedziemy do celu, na lotnisko, naszymi McLarenami. Tak, jak nam wyznaczyło trasę, jedziemy i tyle. To jest fajna traska. Parę tam zakrętów będzie. Nie musimy zgodnie z przepisami, ale po prostu tak formacją, nie? Ja mam za dużo tu mocy. Jak będziemy tam jeździć wyścig, to ja go trochę zdegraduję, bo on jest za mocny dla mnie. Zrobię go może w klasie S1 i spoko będzie. I tak go zostawię, bo po co jemu te 400 km na godzinę? No. Są inne hardkorowe samochody do takiej klasy S2, gdzie tam osiąga się takie wielkie prędkości, prawda? Na przykład Bugatti jakiś, jakaś tam Senna. Chociaż Senna też tam nie jest do tego, żeby osiągać jakieś wielkie prędkości, ona jest do tego, żeby super się prowadziła, nie? Nie wsłuchujcie się za bardzo w brzmienie tego auta mojego, dlatego że to nie jest oryginalny silnik. Wow! To jest silnik ponoć od F1-ki. Prawie od tych bolidów? Nie wiem. To jest 6,1 V8. Ale w bolidach chyba nie ma V8. Nie, V12 jest. W bolidach są V12? Cholera, ja nie wiem. Jak ktoś z was wie, to może tutaj na czata rzucić małym info. Fajnym sobie konwojem jedziemy. Postarajmy się... Wow! Postarajmy się tylko nie zderzać. I będzie super. Przede mną Senna, dalej chyba 12C, McLaren. Ja sobie chyba kupię jakiegoś na aukcji McLarena, bo widzę, że tutaj są jakieś unikalne. Ja nie wiedziałem, że aż tyle różnych modeli tutaj jest. A co tutaj robi TVR Sagaris? Wyjazd z nim! Ej! To nie jest McLaren. Nawet chyba nie jest blisko McLarena. To ma być. Na rondzielcu sobie w lewo. W ETS-ie to ja po swojemu to zrobił, ale dobra. Wow! Sorka. Fajnie to wygląda, nie? Spotykamy się tam na lotnisku, możemy sobie nawet na kontenery wskoczyć jak chcecie. Czy wolicie bardziej realistycznie, gdzieś tam na dole. Takimi furkami to na lotnisko to się szybko dojedzie nawet z drugiego końca mapy, nie? Raz, dwa. Też brytyjski... Nie, nie, nie może być!
Jak McLaren to McLareny, on zostanie niewykluczony naszego grona. To nie jest McLaren, no ej! Ludziska! No, co to był? Ten był ładny. To chyba ten, co ja mam. Ten 600 LT, zdaje się. Proszę bardzo. Dobra, i... Aha, no w sumie musimy tam zjechać jakoś. Tutaj, no dobra, tutaj na prawo chodźcie, tu gdzie ten niebieski wyjechał. I tam sobie zjedziemy. Cyk. Co mi tam kobita coś dobrego gotuje? Jak głodny jestem. Jakie zapachy mi narobiła. Co to? Zabieraj tego Germańca stąd! Wiecie co, może... Nie wiem, może nie wskakujmy na te kontenery, trochę przesada będzie. Chodźmy na drugą stronę. Tam jest taki kawałek placu fajny. Tam się może spotkamy, nie? Okej. I tu się gdzieś poustawiamy ładnie. Dobra. Cyk. Ja jeszcze raz zaproszę tutaj ludków do konwoju, może ktoś sobie tam dołączył. W międzyczasie, nie, póki się tutaj ustawiamy. Hops. Hops. I... Party to the game. Doskonale. Teraz powinno być super. Mam nadzieję, że jeszcze kogoś dołączy, oby. Jeszcze tak kawałek tutaj wycofam może. Co myślicie o tym spoilerze? W tym McLarenku, e? Taki sobie, nie? Ale w sumie nie wygląda aż tak źle w tym samochodzie. Nie jest źle. Proszę bardzo. I kto ma tego tutaj? Co to jest? Co to jest za jeden? Ja go muszę szarpnąć na auki. Zobaczcie, on ma jakiś tu body kit w ogóle. Ja go nie mam. Z tyłu to jest 12C, a z przodu to jest P1. Co to jest za ziomek? McLaren Senna, proszę bardzo. Z wielkim, ładnym spoilerem. Konkrecik, nie? Początkowo ta Senna mi się nie podobała ze względu na te dziwne wydechy, ale już mi się zaczęła podobać. Tu mamy 720. No i roadsterka. 720S Roadster. I też ja go nie mam. Ja go muszę mieć. Koniec, kropka. Ja chcę mieć wszystkie samochody w Fordzie, to... Chcę mieć wszystkie. A tu mamy McLarena Senny w bardzo interesujących kolorach. Czekaj, tu mamy kogoś, kto chce dołączyć do naszej sesji. Zaprośmy go. Proszę bardzo, zaprosiłem nową osobę. Nie wiem, kto to w ogóle jest. No ale może sobie dołączyć. Tu mamy zwykłego McLarena 12C, stuningowanego, no prawie że w ogóle. To jest Simon, ale taki styl, no myślę, że najciekawszy. Czy nie? No po prostu taki styl bez stylu, no. Styl, że fabryka po prostu. A tu jest ten, i mi się strasznie podobają te wydechy tutaj, w tym moim. Tylko jest problem, bo jak za dużo będę jeździł tym McLarenem, to mi się spoiler spali. Nie? Od tych wydechów. Będzie czarny i będzie dupa. Dobra. I tutaj mamy jeszcze tego. No i zrobiony. Ja bym sobie, to jest 650S, tak? Ty, ja idę na aukcję, ja chcę kupić ten samochód. Dobra? Bo ja chcę mieć też takiego McLarena. Skąd wy macie takie fury w ogóle? Idę na aukcję zobaczyć, ogarnę sobie, nie będę gorszy. Znaczy, ten co mam teraz, ja mam go zrobionego na koksa, on jest trochę za mocny.
On jest trochę za mocny i ja sobie nie będę się tam teleportował do centrum Horizon, tylko podjadę sobie tutaj do mojej chatki. Jak chcecie, to możecie tutaj zostać, tylko ja tam skoczę na aukcję i wezmę jakiś normalny samochód, bo ten potwór, co ja go tutaj mam, to on trochę za mocny jest. Tak, styl, że stokowy, dokładnie. Stokowy styl i to jest też fajne, ja dużo sobie samochodów tak robię. Ja jadę sobie do chatki, jak chcecie to możecie ze mną, jak chcecie to możecie poczekać. Ja sobie te autka, co wy macie tutaj, pokupuję. Jakieś tam, to był 650S, tak? Jakiś tam stokowy. No to ja go chcę ogarnąć. No, koniecznie. Karbon jest odporny na wysokie temperatury. Jak to odporny? Przecież to węgiel jest. Węglem to się w piecu pali, co ty? Ja mogę ci pokazać, jak się węgiel pali. Nie no, mi dzisiaj dekiel bije, bo się poraziłem prądem. No, z prądem nie ma żartów. Dobrze, ja idę na aukcję i zobaczmy. Wezmę sobie McLareny jakieś tam. Czekaj, to jest... nie, to są modele. A my weźmiemy markę. I tak, McLaren, teraz można szybko wybierać te marki, kurde, w końcu. I zaczniemy sobie po kolei. To jest 700... to jest ten? PO? To jest... ja nie chcę PO. Ty, tu jest ich kilka. Spider? A to one Spider się nazywają. To chyba dla Spidermana są samochody. Są, od groma ich jest. Ta, ja mam 24 miliony, więc kupię sobie od razu, nie? Nie będę się patyczkować, tylko wezmę tam na samą dół, na sam dół, tam są najtańsze. No i streamek mi się wyłączył. Patrzcie wy, co tu się dzieje. 7 milionów, co oni tak drogo te samochody sprzedają? Nieważne, ja kupuję ten samochód, też chcę mieć dobre samochody w garażu. O, ktoś za 4 miliony wystawił, proszę bardzo. Tu prawie za darmo, biorę go. 650S jest w sklepie? Biorę. Niech ziomek ma 4 miliony, dzisiaj akurat tyle zarobiłem, więc... Weź McLarena F1 GTR, zajebista maszyna. Nie wiem, czemu nikt go nie wziął. Jep, dobra, mamy furę. Collect car. Pięknie, tego samochodu jeszcze nie mam. 650S jest w sklepie, w takim razie ja idę do sklepu i go kupuję. Bo muszę mieć takie fantastyczne samochody jak wy. Nie będzie tak, że... no. Idziemy do Auto Show. Wybieramy McLarena. I chcę mieć te wszystkie fantastyczne fury. No jest, faktycznie jest Spiderek. To gdzie ja mam oczy? Bierzemy te fury, wszystkie kupujemy po kolei. Tu mamy jakieś designy w ogóle, patrz. Tutaj jakieś... co to jest? Ole porobione. I co, mówicie, że dach się ściąga w Forza Vista? I on już taki zostaje? Ściągnięty ten dach? 4 miliony kosztuje 720S Spider. Proszę bardzo. Co to za malowanie? Ej, na miniaturce wyglądało lepiej. Co to kurde, jakiś dzieciak pomalował to plakatówkami. Co oni tu zrobili? Ściągaj mi da... co ty robisz? I co, on będzie miał ściągnięte w jeździe dowolnej? Płacz. Ej, tu miał być bagażnik. Ja zamawiałem wersję z bagażnikiem. Chciałem tam kajzerki z Biedronki wozić. Co to mam? Ej, założył się z powrotem, widziałem go. Czekaj, to ja muszę chyba zrobić tu upgrade'a. Tu nie ma... bo... co to za spoiler? Ty, ja nie wiedziałem, że można tu body wsadzić. Jak się tu dach ściąga? To tak nie działa z dachem? A jak to działa z dachem? Ja nie umiem tak działać z dachem jak wy. Bardzo brzydki sobie wybrałem
Bardzo brzydkie malowanie mi doradziliście. Dlaczego tak? Musimy jakieś inne wybrać. No tutaj jakieś tam hentaje są, to weźmiemy. Jak się robi bez dachu McLarena, to mi tu musicie szybko powiedzieć. Ja chcę mieć takiego, jak oni to zrobili, że mają taki fantastyczny samochód. Spidery głównie nie mają dachu. Znaczy mają, tylko że on może się chować. A ja nie wiem, jak się w Fordzie chowa tutaj. No trzeba jakoś zbugować, tak? Że raz masz dach, raz nie. Czy jak to się robi? Patrz, chowasz dach. I co, teraz cofam, wychodzę, nie mogę z tego wyjść. I teraz muszę co, komputer Alt F4 i się zapiszę schowany, tak? Czy jak? Ej, podoba mi się to malowanie, jest spoko. Tu możemy drzwi... Jak się drzwi otwierają! Ja pierdzielem! Pięknie! Z przodu mamy standardowo bagażnik na jakieś tam kiełbaski z Lidla. No, podoba mi się to. Tu możemy pootwierać sobie. Jedne mają, drugie nie? Jak to nie? To ja muszę kupić na aukcji takiego, który nie ma dachu, dobra? Jak to tak? Ej, patrzcie, teraz wracam do aukcji i od razu jest to, co trzeba, nie? Dobra, jadę na sam dół. Się chowa lub są wersje, że dach zostajesz w garażu, a. No to ej, patrz, tu nie ma dachu. To jakie tanie to jest. Tanie jak barszcz. O, tu już mamy stuningowany, to biorę tego. To będę miał kilka tych McLarenów. Co by mi nie zabrakło, no ja muszę czymś jeździć w końcu. Dobra. Nie wiem, żebym miał 700 innych aut do wyboru ponad, już prawie 800 będzie chyba. No. Dobra, mamy fur i teraz powinna być już dobra, tak? Wychodzimy stąd. Bierę McLarena. Ej, ale tu na miniaturce jest pokazane, że on nie ma dachu. Biorę McLarena i tego chcę mieć bez dachu. Ty, co jest? Aha, bo ja tego jednego Spidera mam wybranego, dobra. Musisz wyjechać, żeby nie było dachu? O kurde, teraz mi to mówisz? To po co ja kupowałem dodatkowego McLarena takiego samego? No faktycznie, zniknął mu dach. Dzięki, kuźwa. Pytałem się, wiesz, co trzeba zrobić. No nikt mi nie powiedział. Kupiłem dwa samochody przez to. O Boże, Lucek, coś ty zrobił. Dobra. Wchodzę, bo tam jeszcze jeden McLaren chyba był do kupienia, nie? Tam jakiś GTR czy coś. Ja mam jakiegoś GT? Ja go chyba mam. Ale sprawdzę, bo może jeszcze czegoś mi tutaj brakuje. Więc tak, Spidery 2 mam. 12C chyba mam. 720 to mam, to mam. A tego mam? Tego mam, a PO? F1, GT, P1, Senna, no to mam. To jeszcze chyba nie mam tego PO. Co to jest to PO? O, nie ma. Dobra, trudno się mówi. I co? Ja mam sobie taką furę? Na co ona jest tuningowana w ogóle? Co to jest za tuning? Oha, kurde, teraz wszystkie mody mi wyciągnęło z niego. Będę miał standardowego? Nie, to ja biorę sobie tego 720, tam co był taki. Gdzie on jest? McLaren. O, i sobie pojeżdżę tym. Też nie chciałem mieć takiego mocno porobionego. Gdzie on jest? Tutaj, o, jest Spiderek. PO to z preordera pewnie, a to ja mam tego preordera na pewno, dobra. Dzięki wam wszystkim za pomoc w wybieraniu samochodu. Już mam odpowiednią furę. Fajnie jest.
co tam słychać u was, driftery? Oni mi nie powiedzieli, że to trzeba wyjechać z garażu, żeby nie mieć dachu, kurde. Ja kupiłem drugi samochód. Ja pierniczę. Ej, no co? No, zdjęcie zlotowe robimy. Czekaj, to tutaj za mało miejsca. Jest nas 10 nas jest, albo 10. Myślicie, że są tu kobity w naszym zestawie teraz? Bierzcie swoje fury i chodźcie. Ktoś mi tu brzydki kolor wybrał do tego auta. Chodźcie tu. Jadą, albo nie zrobię zdjęcia, jak będzie za mało osób. Dużo musi być. Możecie mnie trochę wyprzedzić. Ja nie chcę być cały czas z przodu. Co ja to jestem najważniejszy tutaj? No wy jesteście najważniejsi. Ja jestem tylko jeden, a was jest 9 może. O, i pięknie, o to chodzi. Dobra, tam ci chyba nie chcą zdjęcia, nie? To pstrykamy. Nie, już widzę, że jadą, dobra. Zaraz sobie pojedziemy wyściga. Ustawiajcie się tutaj. Fota musi być. Zapraszam tych leniwców z tyłu do fotki wspólnej. Co to? Jakiego drifta walną, spokojnie. Ty, on nie jest w naszym składzie, ale gdzieś tutaj z nami jeździ, ziomek, dobra. O, idealnie się ustawiacie, zobaczcie. Ło, ile nas tu jest, kurde. Czekaj, nie wchodź we mnie! To nie, film partner. Dobra, robię fotę. Ej, no, czemu ten jest zniknięty? Się wtopił w kogoś, nie, to musi być profesjonal, jak to oni mówią? Realistic photo musi być. Nie możemy się tak wtapiać. Jeszcze kawałek dalej przejedziemy. Nie możemy się tak wtapiać. Powoli. Musi być realistic photo, bo ja to później wstawiam na grupę Forza Horizon Polska i tam się chwalę, że zrobiliśmy takie realistic photo. Nikt takiego realistic photo nie będzie miał. O, wyprzedźcie mnie tam kawałek. Ludziska, no. Nie wstydźcie się, ja tu naprawdę nie jestem najważniejszy. Fajne z was chłopoki, no. Joj, fajnie się ustawiliście, dobra, teraz się super ustawiliście, super to wygląda. Jeszcze te trafiki z tyłu, nie? O kurde, idealnie. Zrobimy taki sztuczny tłum. Patrzcie chłopoki, same McLareny. Nikt nie wziął tej F1 GT? Trochę się zawiodłem. Ale w sumie sam też nie wziąłem. Ja tylko Roadsterka wziąłem. No i dobra, no. Jest gicior. Już mamy fotełkę. Safe photo. Pyk. Saving content. Share. Możecie sobie pobrać to zdjęcie i tam mamie pokazać. Tu jestem, mamo. Śmieję się. Nie, ale serio, możecie pokazać, nie to, że nie można. Jak najbardziej można. Każdemu pozwalam. Nie musicie jakoś tam nikogo pytać o jakieś tam prawa autorskie. Normalnie bierzecie foto i pokazujecie komu tam chcecie. Nawet jak nie mamie, to tacie możecie pokazać. Dawider, sobie takie samo zrobiłeś, taki sam kolor jak ja? Fury. Widzę po tablicach. Ktoś tutaj ma tablicę Banan V8. Co wy macie za tablicę? Simon? Sim? Ile was tutaj Simonów jest? Fifi? Ty! A ja nie mam żadnej tablicy! Jaki golas! Trzeba będzie sobie coś tam wkleić. Dobrze już, no. Koniec tych wygłupów. Zróbmy sobie cudowne foto. Żeby było się tam czym pochwalić, nie? Ja potem dzwonię do moich kolegów youtuberów, mówię im, co? Ty ze swoimi widzami takiego zdjęcia nie zrobisz. A oni te tam Minecrafty i te inne jakieś tam rzeczy. Nie, oni takiego nie zrobią. Zobacz. Widziałaś, jaka klasa? Pięknie.
pięknie. Kurde, ale się wszyscy uśmiechy zrobili w tych swoich samochodach. Jestem z was dumny, łezka mi się tu kręci. Ale powiem wam dlaczego. Moja kobieta robi jedzenie i kroiła cebulę i mi wzięło i oczy zapierniczyło tą cebulą. Nie dlatego, że tam się wzruszyłem, że nas to jest tak dużo i że się fajnie ustawiliśmy i że wy tacy piękni i młodzi. Jutro jak się obudzicie, już będziecie starsi. Już będziecie mogli powiedzieć, co to były za czasy, kiedy razem robiliśmy zloty. Kiedyś to było, dzisiaj to nie ma. Już jestem starszy, to już nie to co kiedyś, nie? Jutro już będziecie starsi o ten jeden dzień. Już ta chwila nigdy nie wróci. Zawsze będę w waszej pamięci, chyba, czy nie? Mam nadzieję. A jeśli będę w waszej pamięci, to zostawcie łapkę w górę. No już dobrze, chodźmy sobie na jakiś wyścig. Ja wiem, że wy bardzo lubicie wyścigi. No przecież po to tutaj wbijamy na te... nie? Na tą grę, żeby się wyścigować razem. Aj, dobra. Chodźmy. Tu mamy wyścig, wyścig McLarenów. Ale macie fury, ja nie mogę. Te Roadstery 650S Spider zajebiście wyglądają jeszcze z tym bodykitem. Ej, nie pchajcie, nie tu! Tutaj koleś jakiś z nami jeździ też McLarenem i on chyba chce z nami grać, to ja zaproszę może całą sesję, dobra? Do tego sprintu. Everyone. Zaprosimy everyone i weźmiemy sobie... stworzymy, żeby były tylko McLareny, nie? Czekaj, jak to się robiło, jak się tu tworzyło blueprinta, a tutaj. I weźmiemy sobie... O, Ferrari kontra McLaren, już masz. Od razu, nie? Race off. I obojętnie jaka klasa, albo dajmy showdown, żeby każdy miał tam możliwość wystartowania równo. Lecimy. Ferrari kontra McLaren to jest spoko, no bo... co? Na razie Bartek, fajnie, że wpadłeś. Co, jaki gang z Albanii? To nie jest gang z Albanii, to jest zlot ludzi obdarzonych mocą wygrywania w Forzie Horizon. Ty, tak na marginesie, to ja nie wiem jak ten McLaren jest tunigowany. On jest chyba jakoś hardkorowo obniżony, negatyw ma zrobiony. Jakiś kosmos jest z tym autem. Mam nadzieję, że jakoś tam pojadę. Ej, fajnie brzmi, ja go strasznie lubię. Te wydechy... McLareny w ogóle mają jakieś takie inne wydechy niż wszystkie samochody, nie? Jak myślicie? Dobra, start event, 10 osób. Kurczę, my się nie zmieścimy na drodze. Tyle nas jest. Musimy zlocik sobie zrobić jeszcze tam w sobotę albo w niedzielę jakiś, bo wtedy więcej osób będzie miało czas, nie? A wiecie, jak gramy w ETS-a, to tam jest nielimitowana ilość miejsc, ale jeszcze nigdy nie wbiło tak koło 40 osób na konwój. Przeważnie jest tak koło 12-18 maksymalnie osób na konwoju. Jak już jest tak 18, to ja już nie wiem, gdzie mam się schować, naprawdę. Ja wtedy chciałbym, żeby tam był jakiś tryb ghostowania, żeby można było się zghostować na chwilę. W niektórych sytuacjach ciężko jest przez drogę przejechać, naprawdę. Dobra. Chyba naprawili te wyścigi online, bo to już działa jakoś lepiej. Można do siebie dołączyć, mogę was zaprosić do wyścigu. Sorki w ogóle, że tak długo trwało kupowanie tych aut z aukcji. Bo może tam czekaliście, żebyśmy już sobie zrobili zdjęcie i pojechali ten wyścig. No ale tak mi zależało, żeby mieć tego McLarena bez dachu. Zobaczcie, jak teraz mi się wczytuje wyścig, to dach się z powrotem założył. Osoba, od której kupiłem ten samochód, zainstalowała chyba wszystkie możliwe opcje i zrobiła też negatyw w tym aucie. Ja nie wiem, czy on będzie jakoś tam jeździł. No zobaczymy. Ktoś wziął pistę Ferrari. Wszyscy, no większość osób ma McLareny zrobione do klasy S2, więc wystartujemy prawie że razem, nie?
Siemaneczko, Igor. I najpierw startują te osoby z klasy S1 bodajże. Czyli jedna osoba. Fajne te McLareny są, kurde, ja nie wiedziałem, że aż tyle modeli jest. Ja myślałem, że McLaren to jest maksymalnie jedna Senna i tyle. Pistę chyba dzisiaj można zdobyć, od dzisiaj, nie? Ferrari. Pistę. Ja nie mogę. Mnie tu zbanują na Facebooku za wymawianie nazwy tego samochodu. Kto to tak driftuje? Drifter. Co to oni tak zwalniają dziwnie? Wow. Wydaje mi się, że ta moja fura jest trochę mocno porobiona. Ale osoba, której kupiłem na aukcji tego McLarena, miała go chyba zrobionego na standardowym silniku. Tak to wygląda. Kury przejechałem. Ty, może da się te owce przejechać. Bo tam ludzie mi dawali wyzwania w Fordzie Horizon. Cztery najgorsze wyzwania od widzów. Co tam robiłem, no to ktoś powiedział, żebym owce przejechał. Totalnie niehumanitarne. Właśnie, to musimy się zastanowić, bo niehumanitarne to się odnosi wobec ludzi, nie? No bo humanitarne. No to wobec zwierząt, to jak my to nazwiemy? Animalne? Niezwierzętarne? Jak to powiedzieć? Czegoś tu nie rozumiem. Bokiem wszedł. Ej, jak to jest? Jak się zwierzęta przejeżdża samochodem, to jest... Nie możemy powiedzieć, że to jest niehumanitarne. W sensie, niehumanitarne to jest synonim do nieludzkie? Ja muszę to sprawdzić. Szanujący godność człowieka i zwierząt. Zgodny z zasadami humanitaryzmu. Ale już nie napisali, co to jest humanitaryzm. No dobra, czyli to jest tak uniwersalnie, że będąc humanitarny... będąc humanitarny jesteś też... dobry dla zwierząt. Nie, czekaj, on ma standard tutaj. No ten jest Kozakiewicz. Patrzcie, on ma tył od McLarena 12C, przód od P1. Trochę im się pomieszało z tymi tuningami, nie? Ja wam coś powiem. Oni zgapili tuning od tego takiego Nissana, co można było go przerobić na Camaro. Albo jak... O, na przykład w Need for Speedzie Hicie możemy wsadzić, zrobić swapa przodu. Jak mamy tego Nissana 180SX, to możemy wsadzić tam przód od Sylvii S13. Nie? No i tutaj to samo zrobili. Wzięli sobie 12C, wsadzili przód od McLarena P1 i cyk, i nowy samochód jest, nie? Ten sam silnik, wszystko to samo. Dali nową nazwę samochodu i cyk, i zmieniony, i nowy samochód, proszę bardzo. Pół miliona poproszę dolarów, dziękuję bardzo. Zmieniony samochód, proszę płacić. Tacy cwaniacy są, nie? Tak się robi pieniądz. A my się tutaj o jakieś 100 500 kłócimy z szefem. A oni sobie, wystarczy, że samochód jeden z drugim skleją. No u nas w Polsce też tak robią, nie? I tam potem spotykasz na OLX-ie jakiegoś Passata, który ma przód z Golfa Trójki, wiesz, Passata B5, przód z Golfa Trójki. Bok w ogóle z jakiegoś Renault, tak? No kurde. Wyścig drag z widzami? Zrobimy sobie jeszcze dragi, tylko może z innymi autami, nie? Proszę bardzo, kurde, jaki konkrecik.
Polecam wam, jeśli nie macie jeszcze kierownicy, to polecam wam zdecydowanie sobie do Fordzy nawet czwórki Forza Horizon 4 kupić, kierkę, bo gra się bardzo fajnie. No, każdemu mogę polecić. I tylko na początku może być trudno, na multiku jest trochę trudniej, wiadomo. No bo jednak pady mają przewagę, ale da się fajnie śmigać. Ci się jak pchają tutaj. Ekstra. Fajnie, że wbiliście na zlocika. Będziemy sobie z locików więcej robić. Dzisiaj troszeczkę chciałem te... Nie pchajcie się, to nie ma jak wyjechać teraz. Jesus. Ej, bo tutaj mamy farming simulator trochę. Lucek wam poopowiadał historię dzisiaj znowu na streamku i wszyscy chyba zadowoleni, czy nie? Dzięki wam za uczestnictwo w zlocie, nawet pista przyjechała. Ferrari. Dzięki wam za uczestniczenie w zlocie. Trzymajcie się.